dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej w Parku Wodnym. Być może spodziewacie się tego, że konferencja dotyczy przerwy technologicznej, czyli tego, co musi nas czekać. Ale tutaj mam nadzieję, że mile Was zaskoczę, ponieważ o samej przerwie technologicznej powiem stosunkowo niewiele. Przede wszystkim termin przerwy technicznej. Zaczynamy 16 kwietnia, czyli 15 w Wielką Sobotę. Ostatni raz nasi klienci będą mogli skorzystać z usług Parku Wodnego. Cała przerwa zakończy się 12 maja, czyli potrwa niecały miesiąc. Nie chcemy już dopuścić do takiej sytuacji, jaka była w zeszłym roku, że obiekt był zamknięty przez całe wakacje. Wiele osób narzekało na ten temat, wiele osób chciało skorzystać w wakacje z Parku Wodnego. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy tę przerwę zaplanować właśnie na kwiecień, tak aby przygotować się do letniego sezonu wakacyjnego. Tak naprawdę pewnie teraz też będą jakieś tutaj narzekania, jakieś głosy negatywne, ale co tu dużo mówić, nie ma dobrego terminu, jeśli chodzi o przerwę technologiczną. Nigdy, zawsze komuś będzie termin z jakiegoś powodu nie odpowiadać. W tym roku robimy tak, czyli od 16 do kwietnia do 12 maja trwa przerwa technologiczna. 13 maja po raz pierwszy w Parku Wodnym będziemy organizować wojewódzkie zawody pływackie o Puchar Burmistrza Świecia. Robimy je wspólnie z klubem pływackim Olimpia, klubem pływackim, który już prawie rok bardzo prężnie działa, zdobywa coraz więcej laurów, o czym zresztą piszecie na łamach waszych mediów, które reprezentujecie. No i tak naprawdę pomyśleliśmy, że skoro klub jeździ po coraz większej ilości zawodów, nie tylko w województwie, wyjeżdżają też poza świecie, to dlaczego nie zrobić takich zawodów w świecie? Będzie, już wiemy, że ponad 100 zawodników z całego województwa przez całą sobotę, od 13 maja to jest sobota, przez całą sobotę te zawody będą trwać. Różne kategorie wiekowe, kategorie jeśli chodzi o style pływackie. Mamy nadzieję, że Olimpia poradzi sobie jak najfajniej, zawodnicy ze świecie jak najfajniej, no ale też nie ukrywam, że wiążemy spore nadzieje, jeśli chodzi o te zawody, o ich rozwój. Chcielibyśmy, aby w świecie naprawdę ta impreza z roku na rok się rozwijała coraz lepiej i coraz bardziej. 14 maja otwieramy park wodny po przerwie technologicznej. Taki jest plan i robimy wszystko, aby do tego planu dążyć i aby go zrealizować. Na pewno pojawi się event, jeśli chodzi o samo otwarcie, samo przywitanie się z klientami po tej przerwie. Jest tak, że to już też w zeszłym roku mieliśmy takie ciśnienie ze strony klientów. Kiedy basen będzie otwarty, dlaczego tak długo? W związku z czym postanowiliśmy sobie tak, że 14 maja nie otworzymy parku wodnego o godzinie 7 rano, tylko o północy. I przez cały ten okres nocny, czyli od godziny 12 w nocy do 7 rano, czyli tej godziny, kiedy park wodny powinien być otwarty już normalnie, wprowadzimy jeden bilet, który nie będzie mieć żadnych ograniczeń czasowych. Czyli tak naprawdę klienci wykupią sobie bilet, będą mogli korzystać z basenu, z saun, no i z tej naszej niespodzianki, o której powiem za chwilę nieco więcej. Jeszcze nie, natomiast nie będzie to duża cena. Myślę, że będzie to cena troszeczkę może przekraczająca nasze happy hours, czyli 8 zł. Myślę, że około 10 zł taki bilet od osoby będzie kosztował. Zależy nam na tym, aby wzorem, nie ukrywam, innych pływalni, które z powodzeniem realizują właśnie takie nocne, rodzinne wizyty w parku wodnym, aby coś takiego też w świecie zaproponować i zrealizować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To będzie pierwsza taka nasza inicjatywa typowo skierowana pod rodzinę. Tak jak mówiłem, będzie można korzystać dowoli z pływalni, ze zjeżdżalni, z saun, no i z tego, co realizujemy już teraz i co jest no, taką naszą niespodzianką, myślę, największą w tym roku, czyli grotą solną. Projekt groty solnej powstał z powodu takiego, że po pierwsze zwolniło nam się pomieszczenie, które idealnie pasuje do tego, aby grotę solną w parku wodnym zrobić.
Będzie to jedna z największych grot solnych w regionie. Groty znajdują się przy hotelach na przykład, czy przy jakichś tutaj większych centrach spa, natomiast one nie są tak rozbudowane jak nasza. Nasza grota będzie miała 43 metry kwadratowe. Docelowo znajdzie się w niej 9 do 10 stanowisk takich jednoczesnych, czyli od 9 do 10 osób jednocześnie z groty będzie mogło korzystać. To, co widzicie z tyłu, to jest taka pierwsza wizualizacja. Tak grota będzie wyglądać. Oprócz tego, że płyty solne znajdą się na ścianach i sól znajdzie się na podłodze, to też stawiamy tężnie. To z tyłu, takie tam świecące, podświetlone dwa punkty, to jest tężnia. Jedna też z większych tężni tego typu w regionie. Co będzie nas odróżniać od grot solnych, które są w Polsce, to, że nie mamy wprowadzonych stałych godzin seansów. Standardem takim jest to, że na seans w grocie solnej umawia się, powiedzmy, na konkretną godzinę. Czyli powiedzmy, on trwa zawsze 45 minut, trzeba przyjść o 10, wchodzi się o 10, o 10.45 klienci wychodzą i później jest taki tutaj schemat zastosowany. Ile będzie kosztował taki seans? Cennik doślemy, myślę, na początku kwietnia, już w przyszłym tygodniu powinien być dopięty, natomiast też będzie to jedna z niższych kwot, które są w regionie i w Polsce za korzystanie. O cenniku zaraz powiem. Jeszcze wrócę do tego systemu. Tak naprawdę klient, kiedy będzie chciał, będzie mógł wejść do tej groty. Będzie system, który na bieżąco będzie kontrolował wpuszczanie i ruch klientów. Jedyne, co będziemy musieli zachować, to 3 albo 4 przerwy 10-minutowe w ciągu całego dnia, ponieważ w tym momencie trzeba grotę przewietrzyć, trzeba odpowiednie tutaj procedury higieniczne zachować, aby móc realizować tam właśnie stałość pracy groty solnej przez cały czas trwania czy funkcjonowania godzin parku wodnego. Na czym polega w ogóle sama grota solna? No, grota solna to jest idealne miejsce dla tych, którzy mają ochotę się zrelaksować, którzy mają ochotę się wyłączyć na to 45 minut, ponieważ po prostu do groty solnej się wchodzi, siada się na wygodnym leżaku i przez 45 minut nie robi się nic oprócz siedzenia i wdychania tego jodu, który będzie tutaj wypracowywany i wydzielany przez płyty solne. Co ważne, nasza grota solna będzie wyposażona w sól polską. Nie będziemy robić czegoś takiego jak inni właściciele, inni projektanci, realizatorzy grot solnych, że polskiej soli jest jakiś pierwiastek, a ściąga się tańszą pakistańską, bo generalnie jest taki trend teraz, aby zaoszczędzić na realizacji w ogóle takiego przedsięwzięcia, ściąga się jakąś tam najtańszą, najbardziej prymitywną, przepraszam za określenie, grotę czy sól z Pakistanu, która ma dużo, dużo gorsze właściwości. Zdecydowanie. My będziemy mieli sól z Wieliczki, z kopalni dokładnie. Taki malajska sól kosztuje 12. A może z inna sól zupełnie. To już jest tutaj kwestia na osobną rozmowę. Chcieliśmy dopłacić troszeczkę więcej, ale mieć pewność, że sól będzie takiej jakości, jakiej chcemy. Czyli sól z Wieliczki i z Kłodawy, dwie kopalnie, które nam ten sól dostarczą. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wiek osób, które korzystają. Mogą to być dzieci, dorośli, seniorzy, zapraszamy wszystkich. Będzie oczywiście przygotowana oferta również rodzinna. Będziemy przygotowywać też oferty łączeniowe, czyli dużo na pewno korzystniej będzie wychodziło klienta, kiedy będzie chciał skorzystać z basenu i z groty. Schemat będzie zachowany taki, że jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z takiej oferty łączeniowej, najpierw trzeba będzie skorzystać z basenu, później z groty, z tego względu, że zalecany jest najpierw wysiłek, aby te tak zwane pory w ciele otworzyć i później przejść już do groty solnej. Grota pomaga bardzo mocno w leczeniu
schorzeń dróg oddechowych, w leczeniu astmy, alergii, jakiejś tej niedoczynności tarczycy, układu krążenia, układ nerwowy. Generalnie jest tak, że, że 45 minut spędzone w grocie solnej przy takim natężeniu jodu, jakie będziemy mieli tutaj w świeciu, odpowiada dwóm dniom spędzonym nad morzem i to jeszcze przy pełnym sztormie. Także tak to, tak to tutaj wygląda. Grota ruszy już w momencie otwarcia, otwarcia parku po przerwie. Ale myślę, że wcześniej też zaprosimy Was do tego, abyście mogli zobaczyć, poczuć, jak ta grota na spokojnie działa i funkcjonuje. Kolejna niespodzianka, którą przygotowaliśmy dla naszych klientów, to jest dodatkowa sauna. Sauna, która nie będzie wymagała tego, aby wejść na halę basenową. Dotychczas jest tak, że aby skorzystać z sauny, trzeba kupić bilet na basen i dodatkowo jeszcze zapłacić za saunę. Teraz czegoś takiego nie będzie. Budujemy kolejną saunę, ona będzie też obok groty solnej i będzie to jedna z najpopularniejszych saun, jakie obecnie nie tylko w Polsce i na świecie się wybiera, czyli sauna podczerwona, zwana sauną infrared. Nie bez kozery napisałem tutaj, że to jest słońce bez słońca, ponieważ tak właśnie ta sauna działa. Ona imituje działanie promieni słonecznych. Dotychczasowe te dwie sauny, które mamy, one działają na takiej zasadzie, że one nagrzewają jakby całe pomieszczenie i przy okazji no, klienci po prostu korzystają z tego, że nagrzewają się płyty drewniane, że w tym pomieszczeniu jest ciepło. Infrared działa na takiej zasadzie, że lampy podczerwone, które zostaną zamontowane, temperatura przenika przez ciało osoby, która jest w tej saunie. Jest temperatura niższa, ponieważ temperatura ma około 34-35 stopni. Natomiast tak naprawdę działanie sauny jest takie, jakby człowiek spędził 2 godziny na pełnym słońcu. Natomiast bez tych efektów ubocznych pod tytułem działanie promieni ultrafioletowych i oparzeń.